Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o fundamencie pracy wychowawczej i samowychowawczej. Zapraszam. Tym fundamentem pracy wychowawczej i samowychowawczej są sprawności. Ale cóż to są te sprawności? Ojciec Woroniecki w swojej katolickiej etyce wychowawczej pisze: dorastający chłopiec jest przekonany, że umie chodzić, mówić i myśleć. A tymczasem, gdy pójdzie do wojska, pierwsze co usłyszy w szkole rekrutów będzie, że nie umie chodzić. Jeśli się zapisze do szkoły dramatycznej, to mu tam najpierw oświadczą, że nie umie mówić. A gdy pójdzie na uniwersytet, na logice sam się przekona, że nie umiał dotąd myśleć. Wszystkie bowiem te czynności mają rozmaite stopnie usprawnienia i nie wszyscy je posiadają w równym stopniu. A więc po kolei. Według ojca Woronieckiego, który naprawdę jest mistrzem wychowania, ludzki rozwój charakteryzuje się czymś absolutnie wyjątkowym, mianowicie pewną potencjalnością. A więc człowiek nie rozwija się jak zwierzę bardzo jednokierunkowo, ale jest otwarty na rozwój zasadniczo w każdą stronę. I wprawdzie nie jesteśmy w stanie rozwijać się jednocześnie we wszystkie strony, jednak jesteśmy w stanie świadomie wybierać sami ten kierunek rozwoju. Gdy ojciec Woroniecki zastanawia się, jak wychowywać człowieka, zaczyna od ustalenia najbardziej podstawowych spraw. Kim jest człowiek? I o tym traktowałem już w poprzednim materiale z cyklu w szkole Akwinaty. A później zastanawia się, w jaki sposób ten człowiek powinien się rozwijać, jakie są fundamenty naszego działania, a więc również naszego rozwoju. I ojciec Woroniecki, ojciec Jacek Woroniecki zwraca uwagę, że nie możemy mówić o wychowaniu, zapominając o tym, co święty Tomasz nazywa habitus, a co święty Tomasz nazywa w języku polskim usposobieniem. Habitus, te usposobienia, ojciec Woroniecki dzieli na dwa rodzaje: stałe usposobienie oraz sprawność. Stałe usposobienie to jest po prostu właściwość rzeczy. Kamień jest twardy, twardość jest pewnym usposobieniem kamienia. Natomiast habitus operativus, czyli sprawność, drugi rodzaj tych usposobień, sprawność, jest rzeczą, która ma ogromne znaczenie właśnie dla pracy wychowawczej. I o nim sobie dzisiaj porozmawiamy, taki wstępny materiał o tym, czym w ogóle są te sprawności, jak one działają, a później będziemy już mogli omawiać sobie konkretne sprawności, co jest o ogromnej doniosłości. Według Averroesa sprawność, czyli habitus operativus, jest to quoquis agit cum voluerit, a więc to, czym działam, kiedy chcę działać. Jest to więc pewna zdolność. Sprawność jest to pewna zdolność do świadomego i szybkiego wykonania jakiegoś konkretnego aktu. Ojciec Woroniecki od razu zwraca uwagę, że jest to rzecz podobna do nawyku i bardzo często z nim mylona. Nawyk jest pewną skłonnością do wykonywania pewnego czynu nieświadomie. Natomiast sprawność jest zdolnością do wykonania szybkiego wykonania jakiegoś czynu, jednak świadomie. A więc sprawnością będzie umiejętność gry na pianinie, a nawykiem będzie podrapanie się przed tą grą po nosie. A więc jak widzimy, różnica jest ogromna. I ojciec Woroniecki słusznie zwraca uwagę, że współczesne czy nowożytne systemy wychowawcze bardzo często czy etyki zapominały o sprawnościach i ojciec Woroniecki uważa, że jest to główna przyczyna nieskuteczności współczesnych, nowożytnych etyk wychowawczych. I moim zdaniem to jest rzecz bardzo trafna i bardzo ważna. Dlaczego? Jeśli pomijamy ten aspekt sprawności, które trzeba rozwijać, które sprawiają, że mamy zdolność do łatwego, szybkiego wykonania świadomego jakiejś czynności, wtedy pozostają tylko nawyki, tylko wyrabianie jakichś mechanicznych czynności lub proste
imperatywy, czyli zakazy, nakazy i zakazy. I ojciec Woloniecki zwraca tą uwagę, że nowożytne systemy wychowawcze właśnie poszły w tą stronę. Czyli jedne były bardzo teoretyczne i bezpłodne, a drugie były tylko zewnętrzną tresurą, próbą wyrobienia pewnych nawyków. I tutaj bardzo często te systemy wychowawcze, które są kojarzone z pewną taką tradycyjnością, były właśnie takimi systemami, które bazowały tak naprawdę na wyrabianiu tylko i wyłącznie zewnętrznych nawyków. I to na dłuższą metę oczywiście również jest bezpłodne, bowiem w ten sposób wyrabiamy w człowieku tylko zewnętrzne nawyki, pomijając najważniejsze władze naszej duszy, mianowicie pomijając rozum i wolę. Czynimy z człowieka pewien automat, próbujemy uczynić z niego automat, ale to oczywiście nie zadziała. Człowiek musi kierować się swoim rozumem i wolą. I taka czysta tresura, która nie wyrabia, nie tworzy, nie formuje rozumu i woli, jest dla człowieka krzywdząca i ostatecznie oczywiście jako system wychowawczy nieskuteczna. A więc z jednej strony teoretyzowanie, a z drugiej strony tylko zewnętrzna tresura i jedno i drugie jest czymś złym, jest nieskuteczne. Pośrodku jest właśnie, czy na wyżynie jest katolicka etyka wychowawcza, która różni się tym, że dostrzega tą wielką doniosłość sprawności, zdolności do szybkiego i świadomego wykonania jakiegoś konkretnego aktu, zdolności, którą trzeba również wypracować, którą trzeba również świadomie wypracować. Aby lepiej zrozumieć, czym są sprawności, ojciec Woloniecki podaje podział tych sprawności. Tutaj pokażę planszę. A więc na górze mamy sprawności. Dzielą się one zasadniczo na trzy rodzaje fizjologiczne. Na przykład umiejętność szybkiego biegania. Dalej sprawności poznawcze, które dzielą się na dwie podgrupy, teoretyczne i praktyczne. Teoretyczne, czyli różnego rodzaju nauki, i praktyczne, czyli rzemiosło lub sztuka. Dalej, sprawności moralne, są to cnoty lub wady. I cnoty są to zdolności do wykonywania uczynków zgodnych z Bożym prawem, a wady są to zdolności do wykonywania uczynków niezgodnych z Bożym prawem. I o ile sprawności fizjologiczne i poznawcze mają swoją doniosłość w pracy wychowawczej, o tyle nas oczywiście będą interesowały sprawności moralne i one są największej wagi właśnie w pracy wychowawczej. Czym one się charakteryzują? Otóż te cnoty, sprawności moralne, czyli cnoty i wady, charakteryzują się antagonizmem. Charakteryzują się tym, że walczą między sobą. Inne sprawności, na przykład sprawności poznawcze, różne nauki, nie walczą ze sobą. To znaczy, gdy człowiek uczy się grać na pianinie, nie przeszkadza mu to w rozwijaniu się również jako matematyk. Wprawdzie czasowo może się okazać, że nie będzie miał wtedy tyle czasu, żeby rozwinąć każdą z tych sztuk w takim stopniu, w jakim by chciał, jednak zasadniczo one ze sobą nie rywalizują, tylko w kontekście ewentualnie czasowym. Natomiast sprawności moralne rywalizują między sobą i jest między nimi ten głęboki antagonizm. Mianowicie, gdy rozwija się jakaś cnota, automatycznie kurczy się jakaś wada i vice versa. Jest ten głęboki antagonizm. Te cnoty i wady, sprawności moralne, są również w nieustannej walce między sobą. Mamy tutaj do czynienia z pewną dynamiką. To znaczy, jeśli nie rozwija się jakaś cnota, to niejako ustępuje ona pola i przygotowuje rozwój wady. Trzecią właściwością, pierwsza, antagonizm pomiędzy nimi, dynamika rozwoju, czy też walki pomiędzy cnotami a wadami, a trzecią właściwością jest ich solidarność. Oznacza to, że zarówno cnoty, jak i wady wszystkie wzajemnie się wspierają. To znaczy, gdy jedna cnota cierpi jakiś uszczerbek, gdy ona upada, wtedy staje się ona niczym wyłom w murze. I w ten sposób wszystkie cnoty w jakiś sposób będą cierpiały pewien uszczerbek. Będzie to dla nich niekorzystne. Podobnie z wadami. A zaatakowanie jednej wady jest jednocześnie ciosem, który w
w sposób proporcjonalny oczywiście, odnosi się, atakuje również pozostałe wady. A więc mamy do czynienia z pewną solidarnością tych sprawności moralnych, zarówno pozytywnych cnót, jak i negatywnych, czyli wad. I teraz w konkretnej pracy wychowawczej, jeśli chodzi o nasze sprawności fizjologiczne, to oczywiście mają one pewne znaczenie i ich świadomy wybór jest rzeczą o pewnej doniosłości. Podobnie zresztą w przypadku sprawności poznawczych. Tutaj roztropny wychowawca, czy to ten, który wychowuje innych, czy ten, który próbuje wychować samego siebie, doskonalić samego siebie, będzie świadomie kierował młodym człowiekiem, czy też osobą. Oczywiście, jeśli chodzi o kierowanie innym, to nie na siłę, wciskając go w rozwój w jakąś konkretną stronę, ale raczej świadomie, dyskretnie obserwując, pokieruje tego młodego człowieka tak, żeby rozwijał te sprawności, które z jednej strony są dla niego ciekawe, interesujące, do których wyraża pewną gotowość, pewną szczególną chęć, pewne talenty. I ważne jest, żeby tych sprawności fizjologicznych i poznawczych nie pozostawić przypadkowi, żeby nie zostawić tego rozwoju samemu sobie, żeby to się nie potoczyło jakoś tam, tylko żeby właśnie świadomie wskazywać, pomagać, prowadzić tego młodego człowieka. Natomiast jeśli chodzi o te sprawności moralne, to pamiętajmy tutaj o tych trzech właściwościach, o antagonizmie pomiędzy cnotami a wadami, o dynamizmie tej walki, że tutaj nie można poprzestać, że przerwa w tej walce o praktykowanie cnoty oznacza już krok w stronę wady. I tutaj ten dynamizm oznacza również, że należy starać się od samego początku w młodym człowieku wyrabiać dobre przyzwyczajenia, przyzwyczajać go do praktykowania cnót. I na początku mogą być to nawet po prostu nawyki, to znaczy młody człowiek po prostu uczy się wykonywać jakieś dobre czynności, na przykład cnota sprawiedliwości, uczy się każdemu oddawać to, co się jemu należy. I nawet jeśli na początku to jest tylko nawyk, to później właśnie wraz z pomocą roztropnego wychowawcy ten młody człowiek pojmie, że jest to słuszne, że jest to dobre. Dlaczego? Jego rozum i wola uczynią z nawyku później właśnie sprawność, pewną cnotę, cnotę sprawiedliwości, jeśli właśnie dojdzie do tego drugiego kroku i nie pozostanie to tylko na poziomie tresury. Jeśli pozostanie na poziomie tresury, to prędzej czy później upadnie, zdegeneruje się, co jest, myślę, że zrozumiałe. I oczywiście również trzecia właściwość tych sprawności moralnych to jest ich solidarność i tutaj również roztropny wychowawca będzie pilnował, aby nie walczyć tylko o jakąś konkretną cnotę, a starać się o rozwój wszystkich i jednocześnie walczyć ze wszystkimi wadami, bo wie on, że każda wada jest dziurą w murze obronnym i z czasem doprowadzi również do upadku pozostałych pozytywnych sprawności moralnych. W kolejnych odcinkach, mam nadzieję, będziemy mogli przyjrzeć się konkretnym sprawnościom moralnym, tym jak je rozwijać, jakie one mają znaczenie w naszym życiu, jak one wpływają na nie, jak one sprawiają, że człowiek staje się doskonalszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.